Barbórka 2016 nie należała do najweselszych, a to za sprawą żałoby, jaka trwała po śmierci tragicznie zmarłych w listopadzie górników z ZG Rudna. Z tego też powodu wiele karcz piwnych nie odbyło się, a inne przesunięto na styczeń. Tak było w przypadku biesiady organizowanej przez Związek Zawodowy Pracowników Dołowych KGHM Polska Miedź S.A. Impreza odbyła się jak co roku w hali widowiskowo-sportowej w Głogowie. Przez dwa dni w karczmie wzięło udział ponad 1100 osób. Była to okazja, by podziękować górnikom za ich ciężką pracę, a jednocześnie podkreślić, jak ważni są dla regionu. Bez nas, dołowców, nie byłoby polskiej miedzi, nie byłoby tego, co się tworzy dzisiaj, ta wartość dodana. To dzięki wam ta firma ma takie perspektywy, jakie ma. To górnictwo oddaje ten plus, tą wartość dodaną. A to dzięki wam, bo nie ma bez górnictwa polskiej miedzi. I to dzięki wam ta firma pokazuje, nawet w trudnych momentach, jak da się wypracować tak zwany zysk. To wy, górnicy polskiej miedzi, zdecydujecie na wielki szacunek w tym dniu. Przed wami się kłaniam z wielkim pokorą i z wielkim szacunkiem. Każda biesiada górnicza odbywa się zgodnie z pewnym schematem. W uroczystości nie biorą udziału panie. To żelazna zasada. Rokrocznie na karczmę przygotowywane są okolicznościowe kufle. Jak to bywa też u dołowców, każdego roku prowadzący biesiadę są zmuszeni karać tych gości, którzy na uroczystość przyszli w swetrach lub kraciastych koszulach zamiast w mundurach górniczych czy garniturach. Który przyszedł w swetrze? Ten. Nie, na pewno ten. Nie, ten miał koszulę. Jak? To jest jego swetr. Czyj to swetr? Tutaj. No kochany, zasadą na karczmie jest jedna i nieodwracalna. Co prawda na koszulę możemy mieć jakiś wzgląd, ale na pewno nie w kratę, będzie porąbany. Natomiast swetr jest w ogóle niedopuszczalny. Proszę o przytrzymanie. W niebie? W niebie! Oddaj mu swetr. Zabawa prowadzona jest zwykle z jakimś hasłem przewodnim. Biesiadujący, niezależnie od pełnionych na co dzień funkcji, bawią się wspólnie przy dwóch tablicach, lewej i prawej, które ze sobą rywalizują. Podczas karczmy piwnej zarząd związku podziękował tym pracownikom, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę.